Austriacka Szkoła Ekonomii, bardzo proszę. Pani poseł, jak ja słyszę, że powinniśmy się bardziej federalizować w Europie, to po pierwsze jest to zupełny błąd, ponieważ to doprowadzi tylko do tego, że silne państwa, przede wszystkim Niemcy, będą miały coraz więcej w Unii do powiedzenia. A jeżeli silne państwa miałyby mieć coś do powiedzenia, dlaczego wobec tego Platforma Obywatelska, która popiera ideę federalizacji, tak jak pani tutaj to wyraziła, nie popiera tego, żeby Polska była właśnie silnym państwem? W dzisiejszych czasach już nie tyle armaty, czołgi są tak istotne, co gospodarka, zdrowe społeczeństwo, bogaci ludzie. W Polsce płacimy ogromne podatki, Polska zawsze będzie słaba, zawsze będzie słabsza od państw zachodniej Europy. Dlaczego pani nie mówi o tym, że tak, federalizacja, ale z bogatą Polską? Nie słyszałem tutaj tego ani trochę. Pani mówi o jakichś znaczkach europejskich, o roamingu. To są rzeczy trzecio-czwartorzędne. Jeżeli w Polsce mamy tak duże bezrobocie wśród młodych ludzi, jeżeli nasze społeczeństwo de facto w takim razie stoi na naprawdę słabych podstawach, to o czym my tu mówimy? Przypominam pani, że... Prosimy o znak zapytania. Tutaj stawiam znak zapytania, za co pani bierze te pieniądze w Parlamencie Europejskim. Pani poseł, bardzo, proszę o bardzo krótką odpowiedź. Wie pan, wspólny rynek europejski, otwarty rynek europejski, na którym może pan poruszać się swobodnie, pracować swobodnie, handlować swobodnie i tak dalej. To istnieje niezależnie od Federacji Europejskiej. To jest właśnie to, co zmniejsza bezrobocie, co daje bogate państwa i tak dalej. Polska jest krajem, który się bardzo gwałtownie bogaci i to zobaczy pan. Po pierwsze widzi pan gołym okiem, a po drugie widać to we wszystkich danych. A po trzecie, akurat mocne instytucje europejskie dbają o te kraje, które potrzebują więcej pomocy. Róża Thun była państwa i naszym dziś to gościem. Komisja Europejska rozdziela fundusze strukturalne. A za tydzień naszym gościem będzie minister cyfryzacji Michał Boni. Bardzo dziękuję pani poseł.